Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Zapraszam Was dzisiaj na reportaż Niewidzialni Mateusza Marczewskiego, autora, który przejechał Australię wzdłuż i wszerz i starał się odpowiedzieć na pytanie, skąd bierze się podział w dzisiejszej Australii na białych i aborygenów. Ci drudzy to dzisiaj tak zwany margines społeczny, ludzie żyjący na bezdrożach, w slumsach, nieprzystosowani, nie potrafiący zasymilować się z tamtejszą społecznością, wiecznie brudni, pijani i awanturujący się. Jak to się stało, że niegdyś dumni ludzie ze swojej tradycji, przywiązani do ziemi, na której mieszkali, zyskali miano wyrzutków społeczeństwa? Na to pytanie stara się odpowiedzieć Mateusz Marczewski w książce Niewidzialni. Cofnijmy się troszkę w czasie, do roku 1770, kiedy to James Cook, brytyjski żeglarz i odkrywca, przybył do wschodnich wybrzeży Australii i zaanektował je dla korony brytyjskiej. I ten moment w dziejach aborygenów był początkiem ich końca. Zdobyte tereny uznano za terra nullius, czyli ziemię niczyje, a mieszkającą tam ludność kolonizatorzy uważali za prymitywnych dzikusów, bez wolnej woli i bez wyższej świadomości. W roku 1824 wydano oficjalne pozwolenie na strzelanie do aborygenów. Wyznaczono nawet nagrody za ich zabicie. Był to dla kolonizatorów rodzaj sportu i zabawy towarzyskiej. Nikt nigdy nie respektował praw aborygenów i nie szanował ich kultury. Nikt nigdy nie przyjął do wiadomości faktu, że to aborygeni byli pierwszymi, którzy zasiedlili Australię około 40-65 tysięcy lat temu. Prowadzili oni koczowniczy tryb życia, byli bardzo przywiązani do ziemi. Ich kultura opiera się głównie na mistycyzmie i na takim duchowym wymiarze życia. Na legendach i pieśniach o przeszłości Australii i te podania przekazywali sobie z pokolenia na pokolenie. Kiedy przybył biały silniejszy najeźdźca, ich tradycja i kultura zostały zdeptane, a oni sami byli traktowani jak zwierzęta. 10 grudnia 1948 roku uchwalono powszechną deklarację praw człowieka, która głosi m.in. prawo do życia i wolności. Tym bardziej przerażający jest fakt, że w dobie, kiedy głośno mówimy o humanitaryzmie i o prawach człowieka, jednocześnie w Australii odbywa się proceder, który został potem nazwany skradzione pokolenia. W ramach przymusowej i odgórnej asymilacji rząd australijski odbierał dzieci aborygeńskim rodzicom i umieszczał ich w sierocińcach bądź w rodzinach zastępczych, gdzie, jak potem wykazało śledztwo, te dzieci często były tam bite, były dręczone psychicznie i molestowane seksualnie. Rodzice nie mieli żadnych praw, nie mogli się nawet dowiadywać, gdzie ich dziecko przebywa i co się z tym dzieckiem dzieje. Natomiast dzieciom mówiono, że ich rodzice zmarli, bądź zabrano ich od nich, ponieważ były one przez nich źle traktowane. Takie praktyki stosowano przez 70 lat, zaniechano ich w 1970 roku i szacuje się, że przez ten okres około 100 tysięcy dzieci zostało odebranych swoim rodzicom. W 1997 roku po przeprowadzonym dochodzeniu ukazał się raport, który nazwał ten haniebny proceder po imieniu. Ludobójstwo. Było to ludobójstwo. Australia to państwo zbudowane na ludobójstwie. Niestety aborygeni na słowa przepraszam musieli czekać aż do 2008 roku, kiedy to w parlamencie padły słowa przepraszam za ból i stracone pokolenie. Dopiero w latach 60. XX wieku aborygeni zostali wykreśleni z Księgi Fauny i Flory. Zostali oficjalnie uznani przez rząd australijski za ludzi, stworzenia myślące i posiadające wolną wolę. Jest to przerażające. To wstyd dla rządu australijskiego i dla rządu Wielkiej Brytanii. Jak już wspomniałam, kultura i tradycja aborygenów nigdy nie znalazła poszanowania wśród białych kolonizatorów. Pale Pukamani. Były to pale, które aborygeni stawiali na miejscu pochówku swoich bliskich. Tak jak my stawiamy krzyże, oni stawiali pale Pukamani. Dzisiaj te pale służą jako słupy telegraficzne.
Kolejnym przykładem może być Góra Urulu, święta góra aborygenów. Można kupić dwa rodzaje biletów. Z wejściem na górę i z nie wchodzeniem na górę, tylko obejście jej dookoła. Aborygeni bardzo proszą o to, aby na tą górę nie wchodzić, ponieważ jest to miejsce ich kultu, ich święta ziemia i bardzo proszą, aby tej ziemi nie bezcześcić. No niestety zawsze znajdą się ludzie chętni do tego, aby na tą górę jednak wejść, pomimo próśb. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Australii, pojedziecie tam pod tą górę Urulu, to nie wchodźcie na nią. Uszanujcie prawo aborygenów do ich świętości. Gdzieś przeczytałam zarzut, że ta książka jest pisana takim bardzo patetycznym stylem. Mogę się do tej opinii troszkę przychylić. Niemniej jednak nie zmienia to faktu, że Mateuszowi Marczewskiemu na pewno udało się zajrzeć w głąb aborygańskiej duszy. Niewątpliwie. A to jest klucz do zrozumienia ich jako ludzi, do zrozumienia ich tradycji i ich kultury. Tego rysu takiego bardzo ogólnego, historycznego, który ja Wam tutaj podałam, nie znajdziecie w tej książce. Natomiast no, ja uważam, że taka wiedza na pewno będzie przydatna podczas czytania tego reportażu, ponieważ ja od razu po skończeniu tej książki byłam bardzo ciekawa i głodna, że tak powiem, wiedzy, dlatego zaraz przejrzałam internet wszerz i wzdłuż i pogłębiłam swoją tak naprawdę minimalną wiedzę o kolonializmie australijskim. Bardzo polecam Wam ten reportaż Mateusza Marczewskiego. Na pewno jest to pozycja przygnębiająca, ponieważ po raz kolejny uświadamia nam, czym ten świat stoi i jakimi prawami się rządzi, niestety. Ale dla kogoś, kto nie boi się bólu głowy i nie boi się zetknięcia z brutalną rzeczywistością, jak najbardziej polecam. I to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że chociaż troszkę zachęciłam Was do niewidzialnych i że chociaż troszkę zaciekawiłam Was historią australijskiej kolonizacji. Dziękuję Wam, że byliście ze mną. Do następnego razu. Pozdrowionka. Na razie. Pa, pa.